Cześć, witajcie, z tej strony Waha, przed wami kolejny odcinek ze Skyrima i miałem zacząć nagrywanie dopiero, gdy wrócisz do Skyrim, ale tutaj przeszedłem sobie kawałeczek i widzę, że tutaj chyba smok na mnie czeka znowu, więc postanowiłem, że włączę już nagrywanie i po prostu razem go sobie zabijemy, bo obstawiam, że raczej będę z nim walczył. Schowajcie oręż. Aha, chyba, że nie. Może i nie będziemy. No, wydawało mi się, że jesteś martwy. Przeklęty, ale nie martwy. Zmuszony do egzystowania w tej postaci na wieczność. Uwięziony pomiędzy Las a Dinuk. Między życiem a śmiercią. O, moje plecy. No, o co ci chodzi? Wierzę w uprzejmość między weteranami i wydaje mi się, że twoje uszy godne są mych słów. No dzięki. Moje szpony rozszarpały ciała niezliczonych wrogów, ale nigdy jeszcze nikt nie pokonał mnie na polu bitwy. Niniejszym nadaję ci honorowe imię Quanarin lub też pogromca w twoim języku. Myślę, że jesteś równie godzien. No niech twoje będzie, jak już sobie tak schodzimy. Moja chęć porozmawiania z tobą jest wynikiem naszej walki, Quanarinie. Chcę tylko pokornie prosić cię o przysługę. Jakiego rodzaju przysługę? Od niepamiętnych lat włóczę się po kopcu dusz, służąc, czy chcę, czy nie, idealnym mistrzom. Wcześniej przemierzałem niebo nad Tamriel. Chciałbym tam wrócić. Obawiam się, że czas, który tu spędziłem, wywarł na mnie wielki wpływ. Jestem uwiązany do tego strasznego miejsca. Gdybym oddalił się zbytnio od kopca dusz, moja siła zaczęłaby gasnąć aż do punktu, w którym przestałbym istnieć. Jak mogę pomóc? Powierzę ci swoje imię wraz z prawem do wezwania go w Tamriel. Uczyń mi ten zaszczyt, a będę walczyć u twojego boku jako Grazeimazin. Ciekawe, naprawdę. Czyli chyba będziemy go mogli sobie wezwać. Wystarczy, że wypowiem w Tamir twoje imię? Błahe twoim zdaniem, ale dla mnie znaczyłoby to bardzo wiele. Nie oczekuję odpowiedzi, Quanarinie. Po prostu wypowiedz moje imię w niebiosa, gdy poczujesz, że nadeszła pora. Poznaj pierwsze słowo krzyku tego... A jest, dobra. Ciekawe, naprawdę. Naprawdę. Będziemy musieli sobie to przetestować, bo to wygląda na to, że będziemy mogli sobie własnego smoka przyzwać. No to by było naprawdę bardzo fajne. No to co, wracamy sobie teraz do Tamriel. Tak jak mówiłem, ja miałem plan, wiecie, zrobić to dopiero, gdy... Znaczy, Boże. Miałem zacząć nagrywanie dopiero, gdy wrócę do tego Tamriel, ale myślałem, że będziemy sobie walczyć z tym smokiem. No co prawda, nie walczyliśmy, ale myślę, że i tak dobrze, że zacząłem to nagrywanie, bo po prostu zobaczyliście, co się tutaj stało. Szczerze mówiąc, ja nie wiem, co my teraz robimy. Aha, po prostu wracamy do Tamriel, tylko że nie wiem, co potem, co mamy zrobić z tymi zwojami. Ja już to mówiłem w którymś odcinku, że kompletnie nie pamiętam, o co chodzi w tym dodatku. Bo my już sobie tam go kiedyś rozpoczynaliśmy, ale to było naprawdę bardzo dawno. No i po prostu już zapomniałem, o co tutaj tam, wiecie, tak dokładnie chodzi. Co to tutaj jest? Aha, to są te strąki. No spoko. Nie wiem, nie da się tam jakoś teleportować.
Chyba nie jest tego, co widzę. Ale sapie ten nasz bohater zawsze. Resztki dusz. O. No, to w sumie akurat sobie troszeczkę tutaj przeszukamy jeszcze. Widzę, że mam poziom, ale raczej mi się tak zbytnio z tym nie śpieszy. Wiecie, ja lubię często sobie ten poziom zostawić do czasu, gdy będziemy potrzebowali nagłego uzdrowienia, bo to jest bardzo fajna opcja. Po prostu, gdy bierzecie kolejny poziom, to wszystko wam się ładuje. To znaczy, przywraca wam się po prostu do pełni zdrowia, kondycji oraz mana. Więc jak nie macie miksturek, a ja na przykład często nie mam, to taka opcja się przydaje naprawdę. No i tak, wrócimy sobie tutaj do tych ruin. Znaczy do tych ruin, no po prostu wracamy sobie do zamku wampirów i mam nadzieję, że będzie jakieś, wiecie, takie szybsze wyjście stąd. Chodź, wracajmy do domu. No chyba jesteśmy. Kto to jest? Dexion? Kurde, naprawdę nie pamiętam tutaj zbyt wiele. No to wracamy sobie do tego, do obrońców świtu. Mam nadzieję, że on tutaj będzie łazić dalej ze mną. Tylko kurde, no nie mówcie, że ja będę teraz musiał wracać normalnie przez te wszystkie pomieszczenia. Jak się przesuwa mapę? Chociaż nie, no chyba jakoś daleko nie jest. To jest dziedziniec. Chyba, że będę mógł wyjść na balkon i się teleportować stąd, no zobaczymy. O! Pod wpływem słońca twoja krew gotuje się w żyłach, no to... Nie jestem miłość. Mam teraz odpowiedź, czy... O, można. Mam teraz odpowiedź, czy coś się dzieje, będąc wampirem. No, mapa mi się chyba tutaj nie przesunie aż tak. Bo ja się tam chyba 2 odcinki temu pytałem was, co się stanie, gdy jest się wampirem i się wyjdzie na słońce. No to teraz sam również dostałem odpowiedź. Ale nie wiem, co. Muszę sobie zobaczyć, wiecie, w te efekty działające na postać, czy coś ci mi się... Ci ludzie wyglądają na podenerwowanych, a mnie się to udziela. Przykro mi, ale nie mogę teraz za wiele pomóc. Przychodzisz w złym momencie, właśnie straciłem. Coś mi się tutaj dzieje z tą moją postacią. Ale... Czy to jakoś wpływa? Kogoś bliskiego. Ale jak ja mam się w ogóle pożywić? Nie wiem, czy mam chodzić do śpiących ludzi, czy co? Śnieg. Boisz się słońca, czy coś? No ciekawe, jak ty moją skórę zauważyłeś, jak ja cały tutaj okryty jestem. No ale rozumiem, że jest to komentarz właśnie na temat wampiryzmu. No dobra, bardzo jestem ciekawy, co teraz powiedzą obrońcy świtu, bo ja kiedyś ten dodatek przechodziłem i z tego co pamiętam, no to ja wtedy właśnie sobie wybrałem tą opcję, że wiecie, że po prostu jakby stracę część duszy, czyli będę miał mniejszą moc, że tak powiem, i nie wybierałem wampiryzmu i naprawdę jestem ciekawy, co oni teraz powiedzą na to, że ja tutaj sobie przychodzę jako wampir. Mam nadzieję, że mnie nie zabiją, ale myślę, że nie. Mam nadzieję, że podróż się udała. No. Mam prastare zwoje. Przykro mi, ale nie będę już przydatny w tej kwestii. Co się stało? To moja wina. W pośpiechu, chcąc przeczytać pierwszy zwój, zaniedbałem właściwe przygotowanie. Myślałem, że uda mi się uśmierzyć efekty uboczne. Chyba wzrok stracił na mnie. A teraz za to płacę. Ślepy? A tak. No. Obawiam się, że tak. A nie. Taka musi być kolej rzeczy. Poza tym istnieje prawdopodobieństwo, że już nigdy nie wydobrzeja. A więc to koniec. Nie. Istnieje inny sposób. Pytanie brzmi, jak wiele jesteś w stanie zaryzykować,
by znaleźć łuk Auriela. Ciekawe, jak to mówił, pijąc tutaj. No śmiesznie to wyglądało. Nie zagwarantuję, że nic ci się nie stanie. Ślepota może być najmniejszym z twoich problemów. Nieźle. Po całym Tamriel rozrzucone są odosobnione miejsca nazywane polanami przodków. Jedno z takich miejsc jest w Skyrim, w lesie sosnowym. Odprawienie rytuału pradawnej ćmy na polanie powinno dać ci odpowiedzi na twoje pytania. Trzeba ostrożnie usunąć korę z drzewa kantykowego, która z kolei zwabi do ciebie pradawne ćmy. Gdy będzie podążać za tobą wystarczająca ilość ciem, zaczniesz dysponować drugim spojrzeniem niezbędnym do odcyfrowania zwojów. Zgodnie z tradycją musisz użyć na polanie przodków konkretnego narzędzia znanego jako nóż obrania. Rytuału tego uczy się każdego kapłana ćmy, ale tylko kilku rzeczywiście go wykonuje. Jeśli tobie się to uda, to znaczy, że szczęście ci sprzyja. Na podstawie wizji mogę stwierdzić, że prastary zwój, który zapowiada zdradę wobec bogów przypieczętowaną krwią śmiertelników, stanowi klucz do proroctwa. No dobra. I teraz tak, zastanawiam się, czy ten... Czy ja się chcę zajmować teraz tym dodatkiem jeszcze dalej? Czy nie będziemy sobie czegoś innego robić? Bo ogólnie to... Zacząłem robić inne rzeczy, bo nie dawaliśmy sobie rady właśnie w tej misji. Bo tu tam lecieliśmy do... No, jakiegoś tam schroniska właśnie, schronienia, czy jakkolwiek to nazwać, Alduina. Niestety nie dawałem sobie tam kompletnie rady i musiałem wczytać grę i wiecie, teraz sobie troszeczkę tą postać ulepszamy. I nie wiem za bardzo, co by tutaj porobić teraz. Czy mi się chce... te misje tutaj dalej z tego dodatku robić? Chyba, że skończymy sobie ten dodatek, nie mam pojęcia, ile jeszcze czasu, znaczy no, ile jeszcze nam zostało do końca. No ale w sumie... Wiedzi, których szukasz. Pomogłem ci. O. Dobra, to już wiem, jak się pożywia. Chyba najlepiej będzie, reszta jeśli pomówisz z Isramem. Nie wyglądasz zbyt dobrze. Nosisz w sobie chorobę? Trzymaj się na odległość. O, czyli coś tutaj zauważają. Dobra, wiecie co? Chociaż nie wiem, czy ja tutaj będę mógł z kimkolwiek pogadać. Na bogów, zarażono cię. Co tu robisz? No właśnie. Natychmiast udaj się do Mortala. Wampiry cię zaraziły? Rozmawiaj z Falionem, on ci pomoże. Bogów, tylko nie pokazuj się w tym stanie teraz. Sranowi. Słuchaj, w przeciwnym razie będziesz zagrożeniem dla nas wszystkich. Takimi rzeczami. Mam nadzieję, że dogadujesz się z Isranem. Aha, no to dobra, czyli da się wyleczyć. Dobra, to może najpierw tutaj pójdziemy, bo... Będziesz zagrożeniem dla nas wszystkich. Chociaż najpierw ja bym troszeczkę się pobawił tym wampiryzmem, chociażby zobaczył tego, wiecie, lorda wampirów. No oczywiście ja tam to kiedyś używałem, mniej więcej wiem, jak to wygląda. Ale to było dawno i fajnie by sobie było to przypomnieć, bo z tego co pamiętam jest to dość ciekawe. Więc ja bym sobie gdzieś poszedł. I po prostu troszeczkę pozabijał, będąc właśnie tym lordem wampirów. Zobaczymy. No ale nie, no to w takim razie da się spokojnie uleczyć tym wampiryzm. Myślę, że sobie to zrobimy, no. Jak już jesteśmy po stronie, wiecie. Coś mi się tutaj dzieje. Aha, akurat się teleportowałem tam, gdzie są bandyci. Ja o tym nie widziałem, nawet myślałem, że to jest... Sorry, jakaś zwykła lokacja. A, no to dobra. Podatność na światło słoneczne. Zdrowie, magia i kondycja nie regenerują się, gdy działa na ciebie światło słoneczne i są zmniejszone 30 punktów. No to jest słabe, naprawdę. Więc nie, no będziemy się musieli z tego wyleczyć.
Chociaż z tego co widzę, no to te moce są silniejsze jak ten, jak jesteśmy na głodzie. Kurde, ale on się dziwnie porusza. A ty tu skąd? Kurde, i co, i tylko tyle on potrafi? O, no dobra. Tutaj mamy, ale... Kurde, wygląda na to, że on tylko tyle potrafi. Słabo on jest. Mana mi się w ogóle skończyła i... Co ja mam teraz zrobić? Tak naprawdę ja nic nie mogę robić. Kurde, zawsze mi się wydawało, że... że tym lordem wampirów da się więcej robić, że coś się tutaj... Jakieś moce jeszcze można było uaktywniać. Miksturki na manę sobie nie mogę wziąć niestety. Ten mnie to zaraz zabije i tyle z tego będzie. O właśnie. Dobra, mogę się zamienić w nietoperze i sobie lecieć kawałek. Ale to w sumie nie za dużo mi daje. Ale bardzo słabo ten. Rzecz, czy ja wiem, czy takie słabe obrażenia? Chyba mu dość sporo zabrałem. No tylko, że ta mana. Szkoda, że to jest wszystko na manę, no nie? Bo po prostu, wiecie, no skończyła mi się mana i ja nie mam co zrobić teraz. A zabiera, no myślę, że jakbym to naładował trochę dłużej, to by źle nie było. No niestety tutaj nie mam szans z nimi. No właśnie. Dobra, no myślę, że w tym momencie skończymy sobie ten odcinek i po prostu już w następnym zajmiemy się czymś konkretniejszym. I myślę, że to właśnie będzie wyleczenie się z wampiryzmu. No cóż, no to tym po prostu będziemy się zajmować w kolejnym odcinku. Tak więc dzięki za oglądanie, zapraszam do kolejnych filmów, do usłyszenia.